Witam serdecznie w kolejnym Dźwiedziu Zambony. Czas zrobić jakieś zmiany, więc przesiadłem się od biurka na łóżko. Ale ta sama Ewangelia Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy fragment z Ewangelii Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. Zapytywali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: to ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Brutalna i przerażająca jest dzisiejsza Ewangelia, a jednak jest ona tak samo natchniona jak każdy inny fragment. I przypomina nam o tym, że miłość Chrystusa i jego troska o nas będzie często dokonywała się wśród prześladowań. I jeżeli chcemy nosić miano uczniów Chrystusa, jeżeli chcemy być chrześcijanami, to będziemy też doświadczali tego, co nasz mistrz. Będziemy również doświadczali przeciwności, prześladowań, różnego rodzaju obelg i znieważeń w różnym wymiarze. I nie chcę tutaj się zatrzymywać nad kwestiami apokaliptycznymi i, no właśnie, trudne słowo, apokaliptycznymi, czyli kwestiami końca czasów i tego, jak będzie wyglądało przygotowanie powtórnego przyjścia Chrystusa, ale chciałem się zastanowić tutaj nad dwiema kwestiami. Po pierwsze, nad tym, aby nie rozmyślać nad tym, w jaki sposób mamy się bronić. To nie znaczy, że nie mamy uczyć się teologii, historii Kościoła, Pisma Świętego i nie rozwijać naszej wiedzy, bo to jest ważne i do tego mamy się przygotowywać. I mamy się przygotowywać do chociażby zmagania na katechezie czy wśród znajomych i bronić wiary, bronić prawdy o historii Kościoła. Ale też dać taką wolność Duchowi Świętemu, aby przychodził z natchnieniem w odpowiedniej sytuacji. I chciałem przytoczyć dwie sytuacje. Jedną, którą opowiadał mi znajomy. Mówił, że kiedyś przyszła do niego mała dziewczynka, może miała 7-8 lat, i zapytała, czy w niebie będzie miała swojego kotka. Trudne pytanie, bo z jednej strony powiedzieć dziecku, że nie wiadomo, czy w niebie będą zwierzęta, to tak naprawdę można zabić jego wiarę. Z drugiej strony, jeżeli powie tak, to też wykracza po części poza naukę Kościoła. Po części, bo też do końca nie wiemy, jak tam będzie. I w pewnym momencie odpowiada: wiesz, jeżeli Bóg uzna, że będzie ci to potrzebne do szczęścia,
to da ci twojego kotka. I odeszła uradowana. Prosta odpowiedź. Jeżeli będzie ci coś potrzebne do szczęścia, to Bóg to ci da, a jeżeli nie, to ci tego nie da. Ale to było właśnie jego natchnienie i jego otwartość na to, żeby Bóg pozwalał bronić, czy dawać odpowiedzi. I druga, moja z przystanku Jezus, ostatniego przystanku Jezus, kiedy usiadłem na skraju naszego rewiru, naszej części pola Woodstockowego i zacząłem rozmawiać z dwoma chłopakami. Jeden widać, że po prostu siedział i chciał posłuchać, a drugi zadawał pytania, wywiązał się bardzo fajny dialog. I w pewnym momencie podchodzi do nas dwóch kolejnych i jeden z nich zaczyna bardzo mocno oskarżać Kościół, oskarżać mnie. Widać, że był podpity trochę i mówi o pedofilii, o tym, że molestuje dzieci, o tym, że to ukrywam, mówi o tym, że jestem złodziejem i oskarża i mnie i cały Kościół. I w czasie, kiedy on mówił, jakoś proszę też Boga o światło, o to, żeby go jakby nie szukać argumentów, nie wychodzić w taką ludzką polemikę, ale żeby Bóg dał mi takie światło, co ja mam zrobić. I kiedy on skończył, to po prostu powiedziałem, to nie zmienia faktu, że Jezus ciebie kocha, że Jezusowi na tobie zależy i że jesteś dla niego ważny. On swoje, dalej i dalej. I w pewnym momencie ten chłopak, z którym rozmawiałem na Woodstocku wcześniej, który siedział cały czas koło nas, mówi, a dlaczego ty go obrażasz? Dlaczego ty mówisz takie rzeczy? Przecież to, nawet jeżeli częściowo to jest prawda, no to nie możesz w taki sposób atakować i w ogóle nie słuchać argumentów. Zdziwił się i odszedł. I potem ten chłopak, który zaczął mnie bronić, pyta się, dlaczego nic nie zrobiłeś? Dlaczego nie zacząłeś go mu tłumaczyć, walczyć o swoje? I przytoczyłem wtedy historię księdza Popiełuszki i hasła, które on wyciągnął z listu świętego Pawła. Zło dobrem zwyciężaj. I mówię mu, że przede wszystkim mamy błogosławić. I Chrystus chce, żebyśmy błogosławili. I on odszedł nie też nawrócony, ale zafascynowany taką postawą. I ja jestem święcie przekonany, że to było jakieś światło, jakiś dar ducha w danym momencie. Aby nie na siłę szukać obrony, aby nie na siłę walczyć i tłumaczyć, ale żeby pozwolić też duchowi działać w danym momencie. I myślę, że było to fascynujące dla nas wszystkich, szczególnie dla mnie. Skąd znalazłem siłę, żeby się nie bronić, ale żeby mówić o miłości. Pozwalajmy duchowi odpowiadać w danym momencie przez nas. Nie planujmy. A z drugiej strony się też przygotowujmy. I ostatnia sprawa, do której chciałem dzisiaj nawiązać. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. Mieliśmy niedawno 13 listopada dawne wspomnienie świętego Stanisława Kostki. I to ten sprzeciw rodziców może mieć różne formy, różne wymiary. I może mieć on też taką formę, jak w przypadku życia świętego Stanisława Kostki, który był w Wiedniu, był w pewien sposób szykanowany, prześladowany przez swojego brata. Człowiek, który chciał, odnajdywał w swoim sercu powołanie kapłańskie, a na które powołanie to nie chcieli się zgodzić jego rodzice. Jakby idąc w pierwszeństwie Słowu Bożemu, dając pierwszeństwo Słowu Bożemu, dając pierwszeństwo woli Boga, sprzeciwia się swojemu bratu, sprzeciwia się swoim rodzicom i wyrusza pieszo do Rzymu. Niesamowita historia. Ale musimy mieć też świadomość, że to prześladowanie w mniejszej lub większej formie, prowadzące do śmierci albo do trudności życia, będzie wychodziło nie tylko
z jakichś zewnętrznych elementów, ale będzie też często gdzieś w naszych domach, w naszych rodzinach, wśród przyjaciół. I często będzie to też się wiązało z tym, że będziemy chcieli podjąć radykalizm wiary, do którego, na który nasi bliscy jeszcze nie będą gotowi. Bądźmy otwarci na to, co Duch mówi, jak Bóg do nas przemawia, jak Bóg chce nas prowadzić. Dbajmy o to, aby rozeznawać wolę Bożą i aby umieć dzięki tej woli, dzięki łasce, przeciwstawiać się trudnościom, jakie Bóg będzie stawiał na naszej drodze dla naszego rozwoju. Tego sobie i wam gorąco życzę.